dzisiaj kolejna opowieść drogi po dłuższej przerwie, ale my wciąż mieszkamy w Gdyni. Dzisiaj ruszamy w trasę i zapraszam Was na wspólną wycieczkę. Na początku jednak była jeszcze misja wrzucenia postu z podcastem. No i mam taki proces, że nagrywam podcast, wysyłam do naszego człowieka od pomocy z kontentem Rafała i on przygotowuje taki plik. Ja sobie z pliku wykorzystuję różne informacje, składam, wrzucam. Mamy też szablon do tego, aby tylko powstawiać zdjęcia. No i ten proces całkiem płynnie idzie. No w przyszłości jeszcze fajnie będzie resztę wydelegować, no ale teraz jakby wybrałem to, czego najbardziej nie lubię. Dzisiaj w ogóle jedziemy z misją do Słupska. Musimy mieć zaświadczenie o tym, że możemy zawrzeć małżeństwo, że nie mamy jakichś innych małżeństw. I to można być w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. No i wydawało mi się, że to po prostu się wchodzi i wychodzi, a okazuje się, że w dzisiejszych czasach umawianie jest tak dużo do przodu, no że musieliśmy szukać gdzieś dalej od Gdyni. No i znaleźliśmy w Słupsku. Także jedziemy teraz 2 godziny do Słupska. Tam odbieramy to zaświadczenie i jedziemy nad morze, korzystając z tego, że już tak musimy się daleko ruszyć. Szczególnie korzystając z faktu, który odkryliśmy teraz, będąc w poniedziałek i wtorek na jezioraku, gdzie podobno zwykle jest mnóstwo ludzi. A teraz było pusto, więc chcemy korzystać, że już jest ładna pogoda, a jeszcze nie ma wakacji, nie ma tłumów, więc mamy nadzieję, że uda nam się w taki sposób fajnie spędzić czas w łebie. Do Słupska, tam jest ratusz, więc tam jest chyba stanu cywilnego i zobaczymy, ile kosztuje parking w Słupsku. Całkiem spoko, 5,50 2 godziny, jeszcze pozwiedzamy. Okej, mamy to, wszelkie potrzebne dokumenty. Już tutaj fotki powstają naszego pierwszego wspólnego dokumentu urzędowego. I teraz już część zwiedzania, czyli jeden z naszych ulubionych, jeśli nie ulubiony twórca, czyli bogata kolekcja dzieł Witkacego tutaj w Słupsku, która trafiła tutaj dlatego, że lekarz z Zakopanego, który był właścicielem wielu jego dzieł, przyprawił się do Lęborka i później muzeum to kupiło. Na ścianie są nosowe z historii Słupska, w szczególności tej powojennej. I tu na ekranie można sobie kliknąć na każdą z tych osób i dowiedzieć się więcej. Fajnie zrobione. Tutaj kolejne ciekawe multimedia w muzeum. Możemy wyszukiwać obrazy. Jednym z filtrów są używki. Możemy przeglądać, co tutaj, na co miał wpływ. Widać, jest dużo różnych zmiennych. Fajka z zaciąganiem się. Regulamin firmy portretowej Stanisław Ignacy Witkiewicz zdecydowanie zabraniało krytyki ze strony klienta, więc jestem ciekaw, czy ci Państwo byli zadowoleni ze swojego portretu. Helena Białenicka-Biruli i Stefan Glas. Tutaj natomiast pan Stefan Glas. I też powiem Wam, no niewiele lepiej pokazany. Już jesteśmy po zwiedzaniu. 2 piętra stricte Witkacego, inne odniesienia do Witkacego w sztuce później i też historia Słupska, w szczególności czasów powojennych, kiedy tutaj uciekali Niemcy, a sprawdzali się Polacy z Kresów Wschodnich. Też ciekawie.
No ale cóż, chciałoby się więcej, lecimy już do Łeby, czeka tam na nas nocleg, no i otwarte morze, zawsze miło. Kiedyś byliśmy w Słupsku, byliśmy na wakacjach, jak byłem mały i padał deszcz, przyjechaliśmy tutaj i pamiętałem tylko tą basztę. Ale to musiało mi się dzisiaj dopiero przypomnieć, żebym skojarzył, że cokolwiek pamiętam z tego miasta. A tutaj Biały Spichlerz, gdzie jest wystawa Witkacego. I dojechaliśmy do Łeby. Mamy całkiem fajną lokalizację, bo tu już jest port. Także fajnie, nigdy nie byłem w Łebie. Byłem ciekaw tego miejsca, więc poeksplorujemy trochę. No i mamy morze w Łebie. Oczekiwaliśmy tutaj większych fal, bo jednak takie tamy w Gdyni. Ale też fajnie zobaczyć nowy zakątek wybrzeża. Pierwszy spacer po Łebie. Nie do końca czuję to miasto na tym etapie. Jest trochę zbyt duże na taką małą klimatyczną miejscowość i zbyt małe na taką miejscowość z dużym zapleczem typu Gdynia i tak dalej, ale spoko. Też zawsze fajnie coś nowego zwiedzić. No i tak sobie myślę rzeczywiście, jak jest spoko ten tydzień, że udało mi się bez dania wolnego pracować i być 2 dni na kajakach, 2 dni nad morzem tutaj w innej miejscowości. Więc zdecydowanie spoko poszukać dla siebie takiego sposobu zarabiania, aby to, co robimy, było cenne, wysokopłatne, abyśmy byli w tym dobrzy, bo to też mnie mega ładuje, że dużo fajnych, pozytywnych słów usłyszałem na temat mojej pracy. No i żeby to było potrzebne. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za towarzystwo w tej podróży. My jeszcze poczylujemy, pójdziemy na zachód słońca, ale to już bez aparatu. Thank you.